W piątek 17 lutego przy symbolicznym kamieniu w centrum Dębowca miała miejsce uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę pierwszego zrzutu cichociemnych do okupowanego kraju. W wydarzeniu tym wzięli udział włodarze gminy, samorządowcy, jednostki wojskowe, zaprzyjaźnione stowarzyszenia i organizacje oraz społeczność szkolna. Przed pomnikiem nie zabrakło krótkiego wystąpienia wójta gminy Tomasza Brannego. Chcemy uczcić dzisiaj 82. rocznicę tego zrzutu i uczcić osoby, które oddawały życie za ojczyznę, osoby, które pomagały przy okazji żołnierzom przedostać się w dalszą część Polski i osobom, które po prostu zachowały tajemnice, nawet czasami narażając własne życie. Chciałbym serdecznie wszystkim Państwu podziękować za to, że jesteście dzisiaj tutaj z nami, mimo trudnych warunków atmosferycznych, ale widzę przez to, że warto czcić takie rocznice, że przybywacie nawet z dalekich zakątków Polski, że potraficie razem z nami te osoby docenić, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ważnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów. O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny z Dębowca pod kierunkiem Tadeusza Kraszewskiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.